Gniewicz postanowił, że tego dnia wstanie samodzielnie. Od dawna już marzył, by dowiedzieć się wreszcie, gdzie tu na przykład jest ubikacja. Miejsce, w którym przebywał, przestało być dziwne, ale wszystko poza jego pokojem wciąż stanowiło dla niego tajemnicę. W ciągu tych kilku dni poznał parę osób oprócz Janti. Opiekowały się nim, musiał przyznać, bardzo troskliwie. Chorobliwie jednak tęsknił do samodzielności. Zerknął na resztki śniadania. Jedzenie było jak zwykle dobre, choć zupełnie niepodobne do tego, co przywykł nazywać jedzeniem. Szybko zorientował się, że otaczający go ludzie nie tylko są wegetarianami, ale nie jedzą także cebuli, czosnku, a nawet jajek. Dawno już chciał zapytać o tojanti, wciąż jednak obawiał się, że nieumiejętnie zadając pytania, może ich obrazić lub zawstydzić. Trochę go to męczyło, więc w ramach drugiego zadania na dzisiaj postanowił zmusić białą istotę do szczerej wypowiedzi na temat tego, co miał okazję trawić przez te kilka ostatnich dni. Zioła i okłady, które mu robili, bardzo pomagały i praktycznie niwelowały ból, przynajmniej kiedy leżał. Natomiast gdy próbował wstawać. No cóż, to już zupełnie inna sprawa. Od dawna jednak miał dobre samopoczucie, więc trochę rozpierała go energia. Kilka razy dziennie za drzwiami zapadała zagadkowa cisza, która mniej więcej po 40 minutach zmieniała się w delikatny szumek, aż wreszcie w zwykłą krzątaninę. Zdecydował, że właśnie ów moment ciszy wykorzysta na realizację swojego śmiałego postanowienia. Był pewien, że nikt wtedy nie wejdzie, no i była też pewna szansa, że nikogo po prostu nie ma w pobliżu. Niemożliwe wydawało mu się, by te pary osób, które poznał do tej pory, kilka razy dziennie zastygało w bezruchu tylko po to, aby podsłuchiwać pod drzwiami, co on tam kombinuje. Założył więc logicznie, że najprawdopodobniej po prostu wychodzą. Ponieważ dzisiaj jego stan psychiczny wykluczał porażkę, stwierdził, że tym razem zmieni technikę. Nie ruszając tułowiem, postawił prawą nogę na podłodze i czekał. Wszystko w porządku. Teraz druga noga? No, powiedzmy, że też w porządku. Powoli uniósł się na rękach i spróbował usiąść. Za sprawą tej właśnie fazy dość radykalnie przypomniał sobie, w którym miejscu pocisk przeszył jego ciało. Zastygł na kilkadziesiąt sekund. Ból z wolna się wyciszył. Usiadł. Zdecydował, że spędzi w tej pozycji przynajmniej dwie, trzy minuty i dopiero potem wstanie. Nie udało mu się to w ciągu kilku ostatnich dni, ale tym razem wiedział, że się nie podda. Powoli zaczął unosić pośladki. Czekał, aż dał sobie znać ciężka, jak stado słoni, upierdliwa i rozpierająca kula wielkości pomarańczy po lewej stronie brzucha. Oczywiście nie rozczarował się. Kula jednak trochę się zmniejszyła i nie była aż tak dokuczliwa, jak przewidywał. Odetchnął z ulgą i, trzeba przyznać, radością. Wreszcie stał na własnych nogach. Korzystając z nowej perspektywy, rozejrzał się po pokoju. Właściwie niewiele się zmieniło. Z obrazów na ścianie nadal patrzyli na niego Budda, Chrystus oraz Mahomet i kunsztownie ubrana w stylu dalekowschodnim para. Białą postać z trzeciego obrazu głównie interesowało oczywiście światło z nieba, więc ciągle siedziała tyłem do pokoju i wchłaniała świętość, choć nie wiadomo było nawet z grubsza jakiego typu. Olewasz mój sukces? mruknął Adam w jej kierunku. Jasne, że olewasz odpowiedział sam sobie i szybko chwycił poręcz łóżka, ponieważ doznał właśnie silnego zawrotu głowy. Zdziwiło go zarówno to, że ból po pewnym czasie właściwie ustąpił, jak i to, że jest tak bardzo osłabiony. Stał jeszcze chwilę, aż wreszcie odważył się zrobić pierwsze kroki. Rzecz jasna, każda zmiana położenia przypominała o nieznośnym ciężarze z lewej strony brzucha, ale teraz wiedział już, że wystarczy trochę wytrzymać, aby ból przestał być tak dokuczliwy. Dotarcie do drzwi zajęło mu dobrych kilka chwil oparł się o ścianę, aby odpocząć. Ciężko oddychał, ale był zadowolony. Wciąż miał lekkie zawroty głowy, wiedział jednak, że z czasem przejdą. Nacisnął klamkę. Za drzwiami zobaczył mały korytarzyk. Zaczynał się od jego pokoju, a kończył balustradą, z za której najprawdopodobniej widać było, co się dzieje piętro niżej. Adam przekroczył próg i wolno dotarł do drewnianej barierki. Widok, który się tam przed nim odsłonił, wprawił go w chwilowe osłupienie. Na dole cała podłoga wypełniona była ubranymi na biało postaciami siedzącymi w pozycji lotosu i wpatrującymi się w dziwnym skupieniu w osobę naprzeciw nich. Osoba ta sprawiała wrażenie, że ze swego niewielkiego podwyższenia kontroluje przebieg całego misterium. Adam bez trudu rozpoznał w niej Janti. Wszyscy znajdowali się jakby w lekkim transie. Panowała kompletna cisza. Janti patrzyła lekko przymrużonymi oczami w punkt gdzieś pośrodku zgromadzenia. Adam próbował określić to miejsce. Siedział tam blondyn, którego twarzy niestety nie widział, ale to chyba właśnie na nim skupiła się Janti. Kniewicz poczuł się przez moment tak, jakby jakaś tajemnicza, niewytłumaczalna siła przeniosła go do przedziwnej świątyni gdzieś daleko na wschodzie. Gdyby ktoś chciał zdefiniować spokój, to ten widok byłby chyba idealnym jego odzwierciedleniem. Janti oderwała wzrok od blondyna i przeniosła go na puszystą kobietę, którą Adam ocenił na przynajmniej pięćdziesiąt lat. Teraz dopiero zauważył, że mężczyźni siedzą po prawej stronie sali, patrząc z jego miejsca, kobiety zaś po lewej. Lewa strona była, jak się zdawało, liczniej reprezentowana. Adam nie potrafił jakoś pozbyć się dziwnego niepokoju. Wydawało mu się to nie tylko niezwykłe, ale nawet nienaturalne i musiał przyznać, trochę podejrzane. Zwykli ludzie raczej nie są przyzwyczajeni do tego, aby siedzieć w bezruchu tak długo i w dodatku patrzeć w jedno miejsce. Janti znów się poruszyła. Patrzyła teraz gdzieś daleko, najpewniej w miejsce usytuowane pod balustradą. Kniewicz zaczął się przyglądać każdemu z osobna. Mimo, że siedzieli tyłem do niego, mógł obserwując z góry ocenić ich wiek. Doszedł do wniosku, że nie stanowi on tu żadnej bariery. Bez przesady można było powiedzieć, że na sali są przedstawiciele kilku pokoleń. Pod samą ścianą, najbliżej Janti, siedział drobny chłopczyk. Był chyba najmłodszym uczestnikiem zgromadzenia. Kilka metrów za nim w postać na podwyższeniu wpatrywała się staruszka. Jej siwe włosy i ciemne, wystające spod białej szaty ręce przypominały charakterystyczne postacie starszych kobiet z filmów o Indiach. Janti wreszcie opuściła głowę, jakby dała znak do przebudzenia, po czym uniosła wzrok ku miejscu, w którym stał Adam. Wyraz jej twarzy nie zmienił się ale widać było, że wstała, by do niego pójść. Uczestnicy misterium zaczęli się wolno podnosić i na dole zrobił się ruch. Część z nich wciąż jeszcze była skupiona, ale kilka osób już rozmawiało ze sobą. Uśmiechy na ich twarzach zaś zdradzały dobry humor. Zaczęli się rozchodzić w różnych kierunkach, natomiast Janti wspięła się szybko po schodach. Pewnie trochę cię zdziwił ten widok. Spytała i przyjrzała mu się badawczo. Mam nadzieję, że to nie ja będę najbliższą ofiarą dla Kali. Nie, uśmiechnęła się. Z tym chyba trochę zaczekamy. Powinieneś wrócić do łóżka. Myślę, że wystarczy jak na pierwszy raz. Najpierw ubikacja. Zmrużyła oczy, zastanawiając się najprawdopodobniej, czy Adam zdolny jest już do takiej samodzielności. Drzwi są za tobą, mruknęła wyrozumiale. O, właśnie te. Za Janti pojawiła się Krysia, którą zdążył już poznać, to ona najczęściej przynosiła mu zagadkowe posiłki. Gdy ujrzała Adama na nogach, nie potrafiła ukryć radości. Gratulacje, szepnęła cicho, ale oczy zaświeciły jej się znacznie bardziej zmysłowo niż zdanie Mianty wypadało. Nastąpiła chwila kłopotliwej ciszy, po czym wysmukła kobieta uśmiechnęła się, jakby nic się nie stało. Nasz bohater właśnie idzie odpocząć. Rzuciła szybko, tym razem znacznie uważniej przyglądając się krysi niż dziennikarzowi. Z małym przystankiem po drodze, zauważył Adam. Jasne, dasz sobie sam radę? Z pewnością. Poczekamy tu jednak na ciebie. Kniewicz nie miał siły się sprzeciwiać. W drzwiach Łazienki odwrócił się jeszcze do Janti. Możemy pogadać? Kiedy tylko zechcesz. Chcę zaraz. Krysiu, odezwała się do koleżanki. Zrobisz nam herbaty? Oczywiście. Gdy dziewczyna wróciła na górę z herbatą, Adam leżał już w łóżku, a Janti poprawiała jego kołdrę. Widać było, że potrzebował dłuższej chwili, by odpocząć. Krysia postawiła herbatę i wyszła. — No dobrze — przerwała milczenie Janti. — Co chcesz wiedzieć? — Nawet nie wiem, od czego zacząć. — Powiedz po prostu, kim jesteście. — Dlaczego co pewien czas siadacie w bezruchu i gdy patrzycie na siebie, żadne z was nie zauważa nawet muchy chodzącej mu po nosie? Dlaczego jecie te dziwne rzeczy? Czy to ze względów religijnych? Co oznaczają te obrazy? Słowem, co się tu dzieje? Janti przysunęła krzesło do łóżka i usiadła. Poprawiła swoją szatę tak, aby się nie gniotła, a następnie przeniosła wzrok na Adama. Ludzie zwykle boją się lub wyśmiewają rzeczy i zjawiska, których nie znają. Widząc zachowanie nieco inne od tego, do którego są przyzwyczajeni, najczęściej reagują brakiem zaufania, albo nawet agresją. Podczas gdy my jesteśmy właśnie zaprzeczeniem wszelkiej agresji. I wierz mi, nie modlimy się do bogini Kali. Adam przełknął ślinę. Niestety trochę głośniej niż planował. Jesteście sektą, powiedział uważnie, przyglądając się jej reakcji. Niezupełnie. Twarz Janti nadal wyrażała spokój i widać było, że spodziewała się tej wątpliwości ze strony Kniewicza. Tutaj nikt nikogo do niczego nie zmusza. Ludzie przychodzą i odchodzą kiedy chcą, chociaż przebywając u nas, muszą się podporządkować pewnym regułom. Na przykład, Dziennikarz uśmiechnął się, co wyszło chyba nawet dość naturalnie. Nie wolno tu pić ani palić, nie jadamy mięsa i kilku innych rzeczy, ale to już pewnie wiesz. No i każdy musi sobie kupić prześcieradło? Ja już mam. Adam klepnął w łóżko. To się nazywa sari. Noszą je tylko ludzie związani z nami od dłuższego czasu. Można powiedzieć, w wtajemniczeni. Kniewicza wciąż korciła, aby spytać, skąd biorą pieniądze. Doszedł jednak do wniosku, że nagle zachowuje się jak policjant, który właśnie spotkał UFO i stara się je za wszelką cenę przesłuchać. Janti, wiesz, ci wierni, zaczął i szybko tego pożałował. Musicie chyba z czegoś żyć. Błyskawicznie przeniósł wzrok na obraz z białą postacią, jakby coś go tam nagle niezwykle zainteresowało. To nie wierni, tylko studenci, odparła beznamiętnie Janti. Jesteśmy czymś w rodzaju uniwersytetu duchowego. Od nikogo nie są wymagane żadne pieniądze. Większość z nas normalnie pracuje zawodowo. Inni uprawiają ziemię, którą tu mamy. Niewiele nam trzeba. Dlaczego powiedziałaś uniwersytet? Uczycie się czegoś tutaj? Oczywiście, tyle tylko, że nie matematyki czy geografii, lecz spokoju duchowego. Przychodzący tu ludzie często mają ze sobą poważne kłopoty. Gdy stąd odchodzą, zwykle wszystko jest już w porządku. Część z nich zostaje i, jak mi mówią, są najszczęśliwsi. Ty jesteś tu profesorem? Wyraźnie poczuł się już pewniej. Tak naprawdę najważniejszym nauczycielem był człowiek, który już dawno nie żyje zmarł jakieś trzydzieści lat temu, ale przekazał swoją wiedzę uczniom, od których z kolei uczyłam się ja. Naszym zadaniem jest uczyć każdego, kto tego chce. Nikogo nie namawiamy, ani tym bardziej nie zmuszamy. Ludzie sami przychodzą, gdy ktoś, kto tu było, powie im o nas. On też nikogo do niczego nie namawiał. Jego uczniowie przyszli i chcieli się uczyć od Niego, ponieważ imponował im sposób, w jaki żył i radził sobie z różnymi problemami. Guru? Raczej duchowy przewodnik. Gdybyś powiedział, bardzo dobry psycholog, który naprawdę dużo wie. I to nie tylko o człowieku, ale także o tym, co go otacza. A to nie zawsze jedynie to, co widzimy. Od razu urodził się świętym? Kniewicz nie mógł sobie darować ironii. Nie drwi z tego, o czym ci mówię. Dla nas to ważne. Nie, nie od razu był świętym. Urodził się w bardzo bogatej rodzinie w Mondabu w indyjskim Rajastanie. Był jubilerem. Miał żonę, dzieci, żył dostatnio, ale potrafił wyczuć, że w jego życiu mimo wszystko coś jest nie tak. Uważał, że świat, który go otacza, niestety nie jest doskonały. Niby nic nowego, ale mało kto wyciąga z tego jakiekolwiek wnioski. On jednak przeczytał wiele starych książek i zaczął praktykować wiedzę z nich zaczerpniętą. Przede wszystkim oddał się medytacji. To coś w tym stylu, co widziałeś na dole. Po wielu latach doszedł do tego, czego teraz my się tu uczymy. Stał się tak silny, że nie mogło go spotkać żadne nieszczęście. Potrafił przeciwdziałać każdej przeciwności losu, zaradzić każdemu problemowi, aż doszedł do tego, kim naprawdę jest. Czyli? Obawiam się, że nie jesteś na to gotowy. Wypróbuj mnie, jestem już duży. Może spróbujmy inaczej. Zdołasz usiąść? Jasne. Adam powoli uniósł się na dłoniach, następnie zaś podsunął sobie poduszkę pod plecy. Janty przesunęła krzesło tak, aby znaleźć się jak najbardziej naprzeciw niego. Gdy już oboje usiedli w miarę wygodnie, wskazała palcem miejsce trochę poniżej czoła, między oczami. Na tej mniej więcej wysokości, w głowie każdego z nas, jest część mózgu zwana szyszynką. Spróbuj się rozluźnić i patrzeć w to miejsce. Nie przenoś wzroku gdzie indziej. To coś w rodzaju wpływu, powiedzmy, narkotyków? Adam starał się ukryć zażenowanie. Narkotyki to przy tym zabawki. Janti uśmiechnęła się tajemniczo i przyjęła postawę zbliżoną do tej sprzed kilkudziesięciu minut, kiedy to medytowała na dole z resztą białej gromadki. Powiem ci teraz kilka rzeczy, ale nie zadawaj żadnych pytań. Po prostu spróbuj się wgłębić i to poczuć. Ja również będę patrzyła w miejsce, o którym mówiliśmy, z tym, że na twoim czole. Będziemy w ten sposób widzieć swoje oczy. To ważne. Teraz spróbuj jak najbardziej rozluźnić wszystkie mięśnie, tak by ciało w niczym ci nie przeszkadzało. Wyobraź sobie, że jest coś w tobie, co być może okaże się bardziej tobą niż twoje ciało. Wolno i spokojnie, nie śpiesz się, uporządkuj myśli, wyrzuć z umysłu wszystko, co niepotrzebne, co bolesne lub budzące lęk. To trudne, ale drogą do tego jest zaufanie. Wyobraź sobie spokój, tak idealny i niezakłócony, że Twoim jedynym zadaniem jest być i pływać w przestrzeni. Wejdź w siebie, powoli i ostrożnie, ale nie bój się, nie myśl o niczym innym, skup się wyłącznie na sobie, znajdź to, co czujesz, jakby to była całkowicie materialna rzecz. Powoli. Janty mówiła wolno. A Adam słuchał uważnie i coraz bardziej przymykał oczy. Nagle poczuł, że musi je choć na chwilę zamknąć. Nie zamykaj oczu, powiedziała bardzo wolno i cicho. Ale Kniewiczowi zdawało się, że do głosu białej istoty ktoś dodał dziwne echo. To, co widział, stawało się coraz jaśniejsze. Chciał się poprawić na łóżku, ponieważ nagle zrobiło mu się bardzo niewygodnie. Zaczął przeszkadzać mu każdy mięsień, a dziwne mrówki spacerowały po plecach i ramionach. Postanowił jednak, że zdusi w sobie to uczucie. Wyraźnie poczuł, że nie ma teraz nawet sekundy na to, aby przesunąć ciało w którąkolwiek stronę. Twarz Janty wciąż jaśniała, jakby zaczął ją oświetlać jakiś coraz silniejszy reflektor. Wreszcie twarz zniknęła, a została sama biel. Nie mógł w to uwierzyć. Przestał czuć fizycznie. Każdy fragment jego ciała stał się przyjemnie odrętwiałym, w tej chwili nieprzydatnym do czegokolwiek bezbolesnym narzędziem. Jak przez mgłę usłyszał głos. Oderwij się, idź w kierunku światła, unieś wszystko to, co do tej pory wydawało ci się zbyt ciężkie. Nie jesteś tym ciałem, jesteś duszą. Biel zaczęła pulsować, aż wreszcie zmieniła się w różowawe kręgi biegnące do niego i od niego. Płynął. Uczucie to było nie tylko niezwykle wręcz przyjemne, ale także zaskakująco naturalne. Ciało, którego bolało, stało się w tym momencie całkowicie niepotrzebne, a ból wydawał się śmiesznym, nieistotnym, zupełnie nieaktualnym doznaniem. Sen był dobrym określeniem tego, co w tej chwili odczuwał, ale przecież nie śnił. Kobiecy głos dochodził teraz jakby ze wszystkich stron. Trwaj, nie pozwól na upadek. Adam się uśmiechnął. Nie wiedział, czy wyrażają to jego usta, ale śmiał się i czuł to. Nagle zdał sobie sprawę z obecności niewyobrażalnej siły, która jest pożyteczna, naturalna i niegroźna. Chciał jej dotknąć. Zamknij powoli oczy. Czas wracać, usłyszał wyraźnie. Wykonał polecenie i niemal w jednej chwili poczuł niesamowity zawrót głowy. Bał się, że spadnie z łóżka. Coś go złapało i jakby rzuciło do tyłu. Miał łzy w oczach. Najprawdopodobniej ze zmęczenia spojówek, gdyż przez pewien czas nie panował nad powiekami. Oczy wyraźnie go piekły, zawroty głowy z wolna poczęły mijać. Janti stawała się coraz wyraźniejsza, aż wreszcie otworzył powieki, dzięki czemu rzeczywistość nabrała kształtów. Patrzył teraz szeroko otwartymi oczami na białą istotę, nie wiedząc o co zapytać. Jak długo to trwało? Spytał w końcu przytomnie. Jakieś pięć minut prześpij się. Ta biel to złudzenie optyczne. Tak reaguje wzrok, kiedy długo patrzysz w jedno miejsce. To mniej ważne. Istotne jest to, co czułeś. Teraz odpocznij jeszcze o tym pogadamy. Janti wstała powoli i wyszła z pokoju. Adam wciąż patrzył na drzwi, które zamknęły się za nią. Wreszcie usłyszał własny głos. O Boże! Ultra, gdzie ja jestem? Rozdział szósty. Stół był dość długi i szeroki, z pewnością zbyt duży na takie zebranie. Podinspektor Skrobek uroczyście wstał i przedstawił towarzyszących mu oficerów. Podobnie postąpił Piotr Kręc, tyle tylko, że mniej pretensjonalnie. Zręcznie ukrywał niezadowolenie, mając nadzieję, że spotkanie nie potrwa zbyt długo. Pułkownik dobrze znał wszystkich przy stole, ale wyuczona nieufność sprawiała, że zawsze miał się na baczności. Siedzący po prawej stronie skropka komisarz Grzegorz Wojciul, łysy czterdziestolatego o dość aroganckim wyrazie twarzy, niezbyt bystry, ale zawsze świetnie wyczuwający koniunkturę, był nieodłącznym towarzyszem podinspektora na wszystkich tego rodzaju zebraniach. Tadeusz Soszyński, również komisarz, stanowił przeciwieństwo Wojciula. Przystojny, bardzo inteligentny, o czym Kręc doskonale wiedział, towarzyszył Skropkowi rzadziej i odzywał się tylko wtedy, gdy go o to poroszono. Używał przy tym minimalnej liczby słów, choć w przeciwieństwie do obu policjantów, z którymi przyszedł, był mówcą konkretnym i znacznie mniej nudnym. W tej chwili wyglądał na głęboko zamyślonego i niemal nie zareagował, gdy podinspektor go przedstawił. Spotkanie, mimo że wymuszone przez premiera, było od dawna potrzebne, i Kręc dobrze o tym wiedział. Prezydent również sobie go życzył, co praktycznie przesądzało sprawę. Skrobek usiadł, otworzył swoją teczkę, a następnie zaczął wolno i raczej dość monotonnie tokować. Spotkanie ma charakter roboczy, a jego celem jest wymiana informacji oraz ustalenie warunków współpracy. Naszym zdaniem dalsze działania powinny być zdecydowanie zespolone. Ultra ledwo się powstrzymała, aby nie ziewnąć, a gdy usłyszała sformułowanie zdecydowanie zespolone. Mało nie parsknęła śmiechem. Spojrzała szybko na bałera. Miał twarz jak głaz. Gdyby go dobrze nie znała, mogłaby pomyśleć, że obok niej siedzi jakiś sztywniak cierpiący na przewlekłe zatwardzenie. Postanowiła, że przybierze równie kamienny wyraz twarzy i doczeka się może wreszcie czegoś ciekawego. Kręc nie miał tyle cierpliwości ani czasu. Postanowił więc jak najszybciej przejść do rzeczy. Trzy dni temu przekazaliśmy Wam wszystko, co mamy na temat Doroty Karskiej, zamordowanej 20 maja przez nieznanych jeszcze sprawców. Jeśli macie, panowie, jakiekolwiek dodatkowe informacje, którymi moglibyście się z nami podzielić, ułatwiłoby to dalsze śledztwo. Dzisiaj rano otrzymaliśmy pełny raport. Stęknął skrobek ciężko, podnosząc się z fotela To na razie wszystkie dostępne informacje. Raport pochodzi z Interpolu. Komisarz Soszyński, bardzo proszę. Zakończył wskazując na kolegę. Soszeński otworzył swoją teczkę i wyjął z niej zdjęcie dziewczyny sfotografowanej na ruchliwej ulicy obok wysokiego, bardzo krótko ostrzyżonego mężczyzny w średnim wieku. To Dorota Karska obok Johanna Kerthoffa. Częstego, nawiasem mówiąc, gościa w naszym kraju. To jedyne jej zdjęcie, jakie mamy z ostatnich powiedzmy pięciu lat. Zrobiono je w Amsterdamie. Mieliśmy trochę szczęścia. Te kilka dni to zbyt mało na dokładne dochodzenie. Ale Kertchow był często notowany. Nigdy jednak nie udało się mu niczego udowodnić. Podejrzewamy, że zajmuje się handlem kobietami z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Karska uważana była za jego konkubinę. Niegdyś luksusowa Kolger, później najbliższy współpracownik. Od kilku lat mieszkali w Amsterdamie, dokładnie nie wiadomo od kiedy. Soszyński na chwilę przerwał, po czym wyjął z teczki niewielką kartkę. Pięć tygodni temu nagle zniknęli. Kontynuował. Sądzimy, że już wtedy przyjechali do Polski. Nasi informatorzy donoszą, że podobno widziano ich w kilku miastach. Śmierć Doroty Karskiej potwierdza te dane. Teraz jednak Kartkow zniknął i nikt, nawet nasze najlepsze wkręty, nie potrafi powiedzieć, co się z nim dzieje. Być może również nie żyje. Najważniejsze w tej chwili jest to, że był jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników znanego nam wszystkim szczękusia. Podejrzewamy, że szczękuś może być powiązany z zabójstwem senatora Kamińskiego. Soszyński usiadł, przeglądając wciąż jeszcze papiery, być może z obawy, czy o czymś nie zapomniał. Co panowie o tym sądzą? spytał Skrobek, przywołując na swoje oblicze znany wszystkim sztuczny uśmiech. Jesteśmy właściwie pewni, że senatora zamordowali ludzie szczękuzia odparł Bauer, powoli unosząc się z krzesła. Nie wiemy tylko dlaczego. A przede wszystkim na czyje zlecenie ci sami ludzie próbowali zabić Adama Kniewicza, dziennikarza TVP. Brali udział w porwaniu martykarskiej, a teraz ścigają wszystkich znanych im świadków. Mamy część dowodów, ale to zbyt mało, żeby postawić ich przed sądem i wlepić im do żywocie. Podobnie jak wy, wciąż nie mamy źródła. Bauer spojrzał na kręca, ale brak reakcji szefa wskazywał na to, że wszystko idzie zgodnie z planem. Najprawdopodobniej centralną postacią wykonawczą spisku jest doskonały międzynarodowy płatny zabójca. Kontynuował major. Z tego, czego się do tej pory dowiedzieliśmy, to Słowianiec. Doskonale mówi po polsku. Nikomu nie udało się go sfotografować. Nie wiemy, jak wygląda, nie wiemy, jak się nazywa. Nasi agenci twierdzą, że niektórzy ich informatorzy widzieli go. Jest podobno bardzo niepozorny niski, szczupły, nosi okulary. Nie zmienia to faktu, że to niezwykle niebezpieczny zabójca. Jak wskazują jego dokonania, jest bardzo inteligentny, wykształcony, zna kilka języków i bardzo drogi. Na jego usługi mogą sobie pozwolić tylko niezwykle wpływowi ludzie. Podejrzewamy, że w Polsce kontrakty załatwia Muszczenkuś. Podsumowując, senator zginął, ponieważ stał się posiadaczem niebezpiecznej teczki, o której zawartości nikt nie ma pojęcia. Teczka zniknęła. Marta Karska, najpewniej dzięki siostrze, musiała przypadkowo dowiedzieć się czegoś, czego chcieli się dowiedzieć porywacze. Musimy wziąć pod uwagę możliwość, że ona również już nie żyje, podobnie jak siostra. Bauer sprawdził w notatkach, czy to wszystko. Aha, jeszcze jedna sprawa. Major oderwał na chwilę wzrok od kartek, aby sprawdzić reakcję słuchaczy. Zaciekawienie policjantów było aż nadto widoczne. To dość dziwne, lecz wiele wskazuje na to, że Dorota Karska brała udział w porwaniu siostry, a później być może straciła zaufanie swych mocodawców i została zlikwidowana. Świadkowie twierdzą, że do czarnego Volkswagena Golfa Marta Karska wsiadła dobrowolnie, tak więc musiała dobrze znać któregoś z pasażerów. Być może tą znajomą osobą była po prostu siostra. To poniekąd pasuje do jej rysu psychologicznego. Jak utrzymuje nasza agentka, do rany przyłóż, to ona raczej nie była. Z tego, co powiedziała nam była dyrektorka domu dziecka, w którym wychowywała się Dorota, wnosimy, że dziewczyna już w dzieciństwie zdradzała symptomy osobowości socjopatycznej. Może teraz porozmawiajmy o człowieku, który dostarczył senatorowi teczkę, wtrącił się Skrobek. Bauer, którego pytanie wyraźnie zaskoczyło, rzucił szybko okiem na pułkownika, czekając na decyzję. Nie jesteśmy przygotowani na rozmowę na jego temat. Za mało wiemy, powiedział spokojnie Kręcz. Mimo wszystko wiecie, że był w Polsce i podobno nawet wpadliście na jego trop, rzekł sucho Skrobek. Bardzo chcielibyśmy wpaść na jego trop, ale niestety nie udało się nam. Kręc liczył na to, że podinspektor blefuje. Nie mógł wiedzieć, że śledzili kuriera i że go zgubili. No dobrze, może uda nam się wrócić do tego tematu kiedy indziej. Interesuje nas jeszcze inna rzecz, pułkowniku. Co ma z tym wspólnego Adam Kniewicz? To proste, był narzeczonym Karskiej. Mogła mu wszystko powiedzieć. Nie chcieli ryzykować. Ale nie powiedziała, więc nic nie wiemy. Niestety. Nie uważa pan, że przy profesjonalizmie, z jakim zamordowano senatora i porwano Martę Karską, sposób w jaki wzięli się za Kniewicza trochę trąci amatorką? Co pan sugeruje? Podłożyli bombę w jego mieszkaniu, ale uszedł z życiem. Udało mu się uciec i nadal żyje. Kręc wyczuł, że policjanci chcą go sprowokować, aby dokładnie opowiedział o tym, co w tej chwili dzieje się z Kniewiczem. Mija się pan z prawdą, podinspektorze, rzucił chłodno. Bomba z mieszkania pana Kniewicza była najwyższej klasy. Cudem uniknął śmierci. Szanse przeżycia miał jak jeden do miliona. Ultra uważnie obserwowała twarze policjantów, próbując wyczuć, czy to kupili. Zakłopotanie Skropka i Wojciula dawało pewną nadzieję, ale nic nie mówiące zamyślenie Soszyńskiego sprawiało, że trudno jej było zgadnąć, czy komisarz w ogóle słucha. Zresztą proszę mi wierzyć, ciągnął Kręc. Oni wciąż polują na pana Kniewicza. Na szczęście nic mu nie grozi. Ukryliśmy go w bezpiecznym miejscu. Jest jeszcze kilkoro ludzi luźno związanych z Kniewiczem, podchwycił Bauer. Dalsza rodzina, przyjaciele. Oczywiście zapewniliśmy im pełną ochronę. Na razie żadna z tych osób nie była niepokojona przez przestępców. Mówi pan także o jego byłej żonie? spytał nagle skrobek. Kręc poczuł, jak ciarki przechodzą mu przez kręgosłup, jednak nad ludzkim wysiłkiem zdołał panować zaskoczenie. Nie ma obawy, rzucił niedbale pod inspektor, uważnie obserwując oblicze pułkownika. Od dawna jest u nas. Jak to wy mówicie, w bezpiecznym miejscu. Z nieukrywaną satysfakcją odczekał, aż chwila ciszy potwierdzi jego triumf, po czym zawyrokował. Jeżeli nie macie panowie nic do dodania, myślę, że możemy na dziś skończyć. Ocierając chustką pod czoła, skrobek wolno wstał. Dwa jego towarzysze również się podnieśli. Podali ręce kręcowi, ultrze i bauerowi, a następnie wyszli z sali. Kurwa, rzucił przez zęby kręc. Wyszliśmy na idiotów. Przepraszam, powiedział Bauer. To nie twoja wina. Powinniśmy od początku wziąć się do tego przyzwoicie. Była żona to właściwie ich sprawa. To cywil. Bardzo luźno związana, mruknął nieśmiało Bauer. Przestań, uciął pułkownik. Gliniarze już poszli. Nie musisz wciskać kitu. Co to za kurier? Spytała Ultra. Ciągle o nim słyszę i nikt właściwie mi nie wyjaśnił, o co chodzi. Krzysztof, zamknij dobrze drzwi, zażądał Kręc. Rozumiem, że to facet, który dał teczkę senatorowi. Dziewczyna zerknęła, czy major skończył z drzwiami. To nie takie proste, odparł pułkownik. Zanim ściągnęliśmy cię z Afganistanu do sprawy Kniewicza, mieliśmy cynk, że do Polski przyjechał ktoś, kto ma jakieś materiały kompromitujące ważne osobistości. Zajęliśmy się tym, ale nie przywiązywaliśmy do tego zbytniej wagi. Źródło było niepewne, a w dodatku nie wiedzieliśmy, co gość chce zrobić z tymi papierami. Takich materiałów Urban dostawał w nie i innych swoich gazetkach kilkadziennie. Nie było powodów do niepokoju. Sprawę należało po prostu sprawdzić. Okazało się jednak, że to grubsza rzecz. Jak wiesz, zabito senatora, a następnego dnia kurier, którego już prawie dorwaliśmy, zniknął. Prędzej czy później facet wypłynie. Ultra wzruszyła ramionami. Też chciałbym w to wierzyć, ale wiesz co? Jakoś nie wierzę. Co powiesz prezydentowi? Wtrącił Bauer. Zastanowię się po drodze. Spieprzajmy stąd. Jeśli ktoś potrafi nauczyć się spokoju, a reszta to już tylko kwestia czasu powiedziała Janti. Patrząc z uśmiechem na Adama, który siedział naprzeciw niej, w fotelu pod sędziwą jabłonią pachnącą czystą wiosną. Piękna pogoda wypędziła wszystkich do ogrodu lub do lasu, na spacer. Słońce stało na niebie, nieprzesłonięte żadną, nawet najmniejszą chmurką. Było ciepło i bezwietrznie. Adam zdążył się już przyzwyczaić do sposobu myślenia tej przedziwnej kobiety. Po wielu, czasem śmiesznych, a czasem tajemniczych rozmowach. Dowiedział się wreszcie, że Janty jest swego rodzaju joginką. Jej nauka jednak nie skupiała się na fizyczności, czego uczy popularna joga ciała, ale na duchu. Wszystko to było trochę dziwne, lecz fascynujące i, czego nie wstydził się przyznać, całkiem wciągające. Nie przeszkadzało mu to jednak wspierać się z Janty i zadawać jej kłopotliwych pytań, co powodowało, że szybciej wracał do zdrowia i raczej się nie nudził. – Nie sądzisz, że absolutny spokój to zwykły nihilizm, olewanie wszelkich wartości i wszystkiego? – spytał, przyjmując pozę starogreckiego filozofa. – Mylisz się – odpowiedziała poważnie. – Spokój to porządek, opanowanie i harmonia, a nie odizolowanie od rzeczywistości. Spokój to rodzaj interpretacji faktów, zdarzeń i rzeczy, nie zaś odrzucanie ich. Zwróć uwagę na to, że dzisiejszy sposób życia polega na tempie – im szybciej wszystko robimy, tym w sensie społecznym większy odnosimy sukces. Tylko że płacimy za to ogromną cenę, którą jest straszny bałagan w naszym umyśle. Liczba bodźców dezorientuje nas do tego stopnia, że właściwie nie wiemy już, kim jesteśmy. Janti przerwała na chwilę, aby sprawdzić reakcję Adama. Przyjrzała mu się uważnie, kojąc dość gorzkie słowa ciepłym uśmiechem. Na twarzy Kniewicza nie wyczytała wszakże niczego niepokojącego. A jego zaciekawienie zachęciło ją do kontynuowania wywodu. Mówiła wolno, dobitnie, akcentując te słowa, które wydawały jej się szczególnie ważne. Człowiek bez tożsamości to tylko bezwładne ciało, pozbawione woli i prawdziwego ja. Skutkiem tego wszystkiego jest lęk, a nawet rozpacz. Czy wiesz, że 90% cierpiących na depresję i lęki egzystencjalne? To tak zwani ludzie sukcesu, młodzi biznesmeni, ludzie szybkich karier, ci wszyscy zdolni i przedsiębiorczy. W pracy niezwykle energiczni i pomysłowi, w domu pełni są wątpliwości i coraz bardziej nieszczęśliwi. Ale to dopiero początek. Zaczyna się od bezsennych nocy i lęków. Boją się przyszłości, tego, że stracą pozycję, że ciężko zachorują, myślą o śmierci, jej lękając się najbardziej. Później dochodzą beznadzieja, niezwykły smutek, poczucie bezsensu jakiegokolwiek działania. Ludzie ci po pewnym czasie zaczynają się opuszczać w pracy, tracą siły, wreszcie pozycję, a nawet posadę. Definiują świat jako szary, beznadziejny, tragiczny. Ten sam świat, który jeszcze niedawno tak kochali i który dał im taki sukces. Dlaczego? Bo to nie świat poszarzał, tylko oni zapomnieli, kim są, i zgubili ścieżkę, którą powinni kroczyć. My tutaj przypominamy im, kim tak naprawdę są i dlaczego o tym zapomnieli. Wcześniej wiedzieli o sobie wszystko? Niezupełnie. Brakaszmar Shmari Baba, o którym opowiadałam ci w zeszłym tygodniu, twierdził, że człowiek już dawno zapomniał, kim jest. A dzisiejszy świat jest światem niewiedzy. On to nazywał Żelaznym Wiekiem w przeciwieństwie do Wieku Złotego, w którym żyli na przykład Lakshmi i Narayan. To ta para z portretów w twoim pokoju, byli kimś w rodzaju pierwszych doskonałych ludzi. Stanowią odpowiednik Adama i Ewy w chrześcijaństwie, tylko że Adam i Ewa zgrzeszyli, a Lakshmi i Narayan nie musieli tego robić, ponieważ byli wolni i szczęśliwi. Niczego im nie brakowało. Ich bogactwem były wiedza i świadomość. Nie grzeszyli zrywając jabłka, gdyż nikt nie zabraniał im tego robić. Janti zamknęła na chwilę oczy, by wystawić twarz do słońca. Wiesz co myślę? Adam się uśmiechnął. To, co mówisz, jest mądre i być może wiele osób powinno się nad tym zastanowić. Ja jednak nie czułem się do tej pory nieszczęśliwy, mimo że robię tak zwaną karierę. A jeśli teraz cierpię, to nie dlatego, że zgubiłem ścieżkę, ale przede wszystkim dlatego, że ktoś zabił kobietę, którą kochałem. Nasze życie było w miarę uporządkowane i wszystko układało się dobrze do momentu, kiedy ktoś nas skrzywdził i to zupełnie bez powodu. Tutaj też się mylisz, wtrąciła Janti. Ale w tej chwili nie potrafię ci tego udowodnić. Jesteś jak rozbitek na krze, cieszący się, że ogrzewa go słońce, które przecież kiedyś roztopi jego wyspę. A wtedy będzie już za późno na ratunek. Nie masz niczego, co by cię chroniło. Jesteś uczciwy i nosisz w sobie wiele piękna, ale jednocześnie jesteś bezbronny jak motyl w obliczu burzy, który prędzej czy później straci siły. Brak ci siły, Adam, brak ci czegoś, co będzie cię chroniło, gdy nadejdą ludzie jeszcze gorsi od tych, których spotkałeś do tej pory. Wyznajemy tu starą, wschodnią i chyba znaną nawet tobie zasadę: cokolwiek robimy i czujemy, może to zależeć od nas. To kwestia świadomości. Kniewicz wziął głęboki wdech, aby rozkoszować się chwilę świeżym leśnym powietrzem. Posłuchaj, jesteście tu szczęśliwi, to jest w porządku, ale to dotyczy tylko takich jak ty, Krysia czy kilka innych osób. Pasuje wam to i fajnie, reszta to otoczka. Nie obrażaj się. Zróbmy tak: powiedz mi, kim jesteś, a później ja postaram się opowiedzieć ci o sobie. Obiecujesz, że nie spadniesz z fotela? Masz to jak w banku. My tutaj nie uważamy się za to, co widzimy gołym okiem. Nie jesteśmy tak naprawdę tym ciałem, tą twarzą czy tymi oczami. To tylko kostium, coś, co pozwala żyć tu na Ziemi, to coś, co pozwala komunikować się z innymi, odczuwać ból, pragnienie, apetyt, zapach. Wiesz, o co mi chodzi? Nie jesteś tym, co widzę? Adam starał się przybrać jak najinteligentniejszy wyraz twarzy. Spokojnie, wszystko po kolei. Chcę po prostu powiedzieć, że to, czym jestem, co jest świadomością i właściwie wiecznym istnieniem, jest niematerialne i nieśmiertelne. Ja również wierzę, że jestem połączeniem ciała i duszy wtrącił się Adam. Nie, Janty się uśmiechnęła. Ja nie jestem połączeniem duszy i ciała. Ja jestem po prostu duszą. Tylko duszą. podkreśliła z naciskiem oni też Kniewicz wskazał spacerujących po ogrodzie Wszyscy wszyscy jesteśmy duszami w bardzo niedoskonałych kostiumach takich jak te ciała wyposażonych w coś w rodzaju komputera który nazywamy mózgiem tak uważamy dodała widząc jego zmieszanie I tak uważał baba Baba Brakaszmari baba Baba to po hindusku ojciec Wierzycie w to Jesteśmy tego pewni i doświadczamy tego. Medytacja to jeden ze sposobów. O Boże. To nic strasznego. To zwykły porządek świata. Wybacz, ale to tylko jedna z religii. Nazywaj to, jak chcesz. Dla nas to sposób życia, przyszłość i wiedza. Sposób życia. Nie jest chyba taki zły. Nigdy poważnie nie chorujemy. Jesteśmy zadowoleni z siebie. Nikt z nas nigdy nie zginął w żadnej katastrofie, w żadnym wypadku. Kiedyś powiedział to zresztą brak Mari. nikt z was nigdy nie zginie w żadnym wypadku. I oczywiście nie uwierzysz, ale przez te kilkadziesiąt lat na całym świecie nikt z nas nie zginął w jakimkolwiek wypadku, a braminów jest kilkadziesiąt tysięcy. Nie wierzysz? Proszę cię, to nieistotne. Ważne jest to, abyś obserwował, abyś potrafił zadawać sobie pytania i odpowiadać na nie. Chrześcijanie wierzą, że ich dusza, zakładając optymistyczną wersję, idzie do nieba. Do nieba to znaczy gdzie? My wędrujemy, zmieniamy ciała, czas, w którym pojawiamy się na Ziemi, ale to ciągle my. Wędrówka dusz, reinkarnacja nieźle. Niektórzy z nas wiedzą, kim byli kiedyś. Widzieli to i pamiętają. Na razie nie pytaj, jak tego dokonali. To rozmowa na daleką przyszłość. Nie mówię ci wszystkiego nie dlatego, że ci nie ufam lub mam za głupca. Przy obecnym stanie Twojej wiedzy nie zrozumiałbyś tego. I tak wiesz już zbyt dużo. A to wszystko masz za jedno wielkie szaleństwo. ty spokojnie, my tylko dyskutujemy. No proszę. Musisz mnie zrozumieć. Jestem dziennikarzem. Obserwuję i opisuję rzeczywistość, a my tu rozmawiamy o filozofii. To trochę co innego niż telewizja. Spotkałem już ludzi, którzy widzieli ufo, lewitacje, duchy. Takich, co na co dzień gadają z pradziadkami z czasów Powstania Listopadowego lub z kumplami IT. E. Każdy z nich, kiedy opowiada, ma łzy w oczach lub jest śmiertelnie przerażony. Większość nie kłamie, bo kłamie ten, kto zna prawdę i ją omija. A oni wierzą w to, co mówią, tyle że najprawdopodobniej się mylą. Być może świat jest mniej idealistyczny niż myślimy. Może to tylko trochę chemii, trochę ruchu i wielka fizyka, a nie chmary nieśmiertelnych duchów, którym już chyba samym myli się, z której pochodzą religii. Ciężko mi janty wyobrazić sobie mrówkę, misia czy króliczka, których dusze kiedyś zaopatrzą ciała moich wnuków. Reinkarnacja dotyczy tylko ludzi. Co za ulga. Nie uciekniesz przed tym. Przekonasz się. To zdanie chyba już słyszałem w jakimś horrorze. Horror to to, co się dzieje teraz na świecie, czego jesteś najlepszym przykładem. Chyba pójdę się przejść. Adam powoli zaczął wstawać. Przepraszam, to co powiedziałam było zbędne. Janti wydawała się trochę zmieszana. W porządku, ale mimo wszystko chcę trochę pochodzić. Wciąż nie jestem zbyt silny. Boli? Właściwie nie. Wasze zioła czynią cuda. A tak w ogóle, co to za zioła? Nie chcesz wiedzieć. Adam się uśmiechnął. Udało mu się już wyprostować, więc oparł ręce o drzewo, aby sprawdzić, czy z jego brzuchem na pewno wszystko w porządku. Czuł, że jest gotów do spaceru, więc otrzepał ręce z kory i podreptał w stronę miejsca, w którym rosły truskawki. Adam? Janti ocknęła się jakby z zamyślenia. Tak. Kniewicz zatrzymał się na chwilę. Jutro jadę do Warszawy. Przyjeżdża Dadi Buralti, dyrektor naszego uniwersytetu w Londynie. Być może przy okazji spotkam się z Ultrą. Przekazać jej coś od ciebie? Może porozmawiamy jeszcze wieczorem? W porządku. Aha, Adam uśmiechnął się zawadiacko. Byłbym zapomniał. Dlaczego nie jadacie cebuli, czosnku i jajek? W czosnku i cebuli są związki wzmagające w człowieku agresję, a jajko to w zamierzeniu natury życie. To tak, jakbyśmy jedli mięso. Na wszystko jest odpowiedź? Gdyby tak było, umarłabym z nudów, mimo że jestem nieśmiertelna. Kniewicz nie miał siły tego komentować. Więc uśmiechnął się tylko i wolno podreptał w głąb ogrodu. Czarna Lancia jechała płynnie i dość szybko. Dopiero kilka minut wcześniej minęło południe, więc Wisłostrada nie była zbyt zatłoczona. Poranne korki rozładowały się w okolicach dziesiątej, a na popołudniowe godziny szczytu Warszawa będzie musiała poczekać jeszcze dwie, trzy godziny. Podinspektor Skrobek siedział zamyślony na tylnym siedzeniu, niezbyt uważnie słuchając, wiercącego się niemiłosiernie obok Grzegorza Wójciula. Przejęcie i satysfakcja biły z oblicza komisarza, a co najgorsze, usta nie zamykały mu się od co najmniej dziesięciu minut. Ale pan ich zrobił, panie podinspektorze, aż miło było patrzeć, wybuchnął kolejny raz. Już to mówiłeś, Grzesiu, daj spokój. Wyraz twarzy Skrobka nie zmieniał się. Podinspektor obrócił się nawet do okna, by popatrzeć na kajakarzy ćwiczących na rzece, co jak sądził, pomoże mu się skupić. Co sądzisz o tych materiałach? Spytał, nie odwracając się. Jakich materiałach? Bąknął zaskoczony Wojciul. Nie ciebie pytam. Siedzący z przodu Tadeusz Soszyński wiedział, że pytanie jest skierowane do niego, ale nie spieszył się z odpowiedzią. Przyglądał się uważnie jezdni za przednią szybą, jakby kontrolował poczynania kierowcy. Pan Wiesław, wożący skropkę od ponad pięciu lat, ponad wszelką wątpliwość był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Nigdy nie odzywał się niepytany, zawsze błyskawicznie zapominał o usłyszanych w wozie rozmowach, zawsze był lojalny i pewny za kierownicą. Jego kamienna twarz najczęściej nie wyrażała nic prócz zainteresowania drogą, podobnie jak w tej chwili. Nie ruszałbym tego, odpowiedział Soszyński. Dlaczego? To chyba nie nasza sprawa. Takie rzeczy oni sami powinni załatwiać we własnym gronie. Jak zwykle jesteś naiwny, Tadziu, żachnął się skrobek. Oni nie mają wydziału wewnętrznego. Żaden z ich przekrętów nie ujrzy nigdy światła dziennego, jeśli się tym nie zajmiemy. Ukryją wszystko, a nas będą mieli za idiotów. Poczerwieniał na policzkach, jego mina zaś stawała się coraz bardziej zacięta. Nie potrafił ukryć niechęci do agencji i szczerze nienawidził jej dowódcy. Od początku nie podobała mi się ta agentka, powiedział już spokojnie i po chwili przerwy. Co ona zrobiła? spytał zaciekawiony Wojciul. Nieźle narozrabiała dwa lata temu, odparł z satysfakcją skrobek. Tyle tylko, że my dowiedzieliśmy się o tym dopiero wczoraj. Dlaczego nie poruszył pan tego na zebraniu? Komisarz wyraźnie stracił rezon obruszony, że wcześniej go nie poinformowano. Szczególnie teraz, Tadziu, powinniśmy się zająć tą sprawą, zawyrokował podinspektor, ignorując pytanie Wojciula. Nie podobają mi się te materiały. Soszyński pokręcił głową. Cała ta sprawa może nam tylko zaszkodzić. A ja myślałem, że jesteś inteligentniejszy. Skrobek po raz pierwszy, odkąd wsiedli do samochodu, szczerze się uśmiechnął. Musisz się jeszcze dużo nauczyć, Tadziu. Bardzo dużo. Soszyński nabrał głęboko powietrza w płuca, ale jego spojrzenie niezmiennie skupione było na jakimś punkcie za przednią szybą, jakby w ogóle nie usłyszał tej uwagi. Grzesiu, gdzie teraz jest mostowiec? spytał nagle podinspektor. Soszyński lekko drgnął. Właśnie wrócił, odparł Wojciul. Przyślij go do mnie. Tak jest. Soszyński zamknął na chwilę oczy, po czym mocno zacisnął dłonie. Wreszcie obrócił się w prawo, aby wyjrzeć przez szybę. Słońce odbijało się urokliwie w rzece. Wisła wydawała się dziś szczególnie piękna. Janti postanowiła, że do kolacji poda Adamowi herbatę z melisy. To go trochę uspokoi i uporządkuje pracę żołądka. Sięgnęła po zioła i zanurzyła je we wrzątku. Kto dzisiaj robi kolację? Spytała wchodzącą właśnie do kuchni krysie. Zbyszek i Artur. To pewnie znowu przygotują tofu i jakieś dziwne toli? Po tym ich jedzeniu mam coraz grubszy kostium. Robią najlepsze toli dlatego tyje ci kostium. Nie każą nam jednak aż tyle tego jeść. Mogłabyś wykrzesać z siebie trochę litości dla starszej siostry? A tak a propos, jak się dzisiaj miewa nasz nowy brat? Obawiam się, że będzie musiał na razie odejść i to dość szybko. Ultra chce zabrać go w przyszłym tygodniu. Jest już właściwie zdrowy. On jest zdrowy czy jego ciało? Kostium leczy się szybko, a ścieżki szuka się do końca. Wróci do nas? Janti przyjrzała się uważnie dziewczynie, której uśmiech jakby na chwilę zbladł. Tak tylko pytam, szepnęła Krysia i szybko wymknęła się z kuchni. Janti odprowadziła ją wzrokiem, lekko westchnęła, po czym zręcznie chwyciła małą tacę z herbatą i cukrem, aby udać się do pokoju Adama. Po drodze spotkała jeszcze Artura, który tajemniczym uśmiechem odpowiedział jej na pytanie dotyczące menu wieczornego posiłku, a następnie wspięła się po schodach. Drzwi pokoju były lekko uchylone, więc tylko pchnęła je, witając Kniewicza jak zwykle uśmiechem. Nie kładziesz się? Spytała, dostrzegłszy, że wciąż jeszcze ma na sobie dzienne ubranie. Nie czuję się zmęczony. Dobrze by było, gdybyś się trochę pooszczędzał. Inna herbata? Spytał, zauważywszy lekko zielonkawy napój w szklance. To dobre, zioła, powinieneś przeżyć. Janti, czuję się już dobrze. Mogę sam robić sobie posiłki, nie fatygując was, ale dziękuję. Rzadko robimy sobie tu sami posiłki. Zwykle robią to duszyczki wyznaczone konkretnego dnia. Przygotowanie jedzenia dla wszystkich to zaszczyt. A które duszyczki mają dyżur dzisiaj? Zbyszek i Artur. Spotkałeś ich kilka razy. To bardzo dobrzy kucharze. Kniewicz podszedł do ściany, na której wisiały trzy obrazy: Alakshmi i Jan, powiedział, wskazując na pierwszy z nich. Piątka z plusem. Teraz w szkole są już szóstki. Na drugim obrazie jest bramin, który właśnie połączył się z najwyższą duszą, wyjaśniła Janti, uprzedzając pytanie Adama. Z Bogiem? Nie wiem, czy Bóg to dobre określenie. My nikogo nie czcimy, co najwyżej czerpiemy energię. Jesteśmy jego częścią. Widzę, że oczekujesz kolejnej lekcji. Jesteś chyba najpilniejszym studentem tego uniwersytetu. Jestem po prostu ciekawskim facetem, odparł ujmując kubek. Usiądź wreszcie. Chodziłeś cały dzień. Adam opadł na krzesło. Bohaterowie trzeciego obrazu to chyba dość znane osobistości. Uśmiechnął się. Jezus, Mahomet, Budda, Manitu, Ra. Wszyscy bogowie razem. Nie wszyscy. Na przestrzeni dziejów bogów było chyba więcej niż nazwisk w każdej książce telefonicznej. Według mnie to dowód na to, że wszyscy są nieprawdziwi. No proszę. Jesteś chyba najbardziej uduchowioną ateistką, jaką znam. Opowiadasz mi o duszy, nieśmiertelności i grzechu, a na końcu stwierdzasz, że nie ma Boga. Moje gratulacje. Kniewicz się roześmiał, ale nie było w tym nawet cienia złośliwości. Ludzie zawsze potrzebowali kogoś, do kogo mogliby się modlić, kogo mogliby czcić i się bać. Nawet kiedy system polityczny zabraniał wierzyć w Boga, na przykład w komunistycznym Związku Radzieckim bardzo wielu ludzi modliło się do Stalina. Wiesz, że ponad pięćdziesiąt procent społeczeństwa wierzyło w jego nieśmiertelność? Upraszczasz, Janti, zaoponował Adam. Traktujesz ludzi jak nierozumną masę wierzącą w bajki, za które uważasz to, co jest napisane na przykład w Biblii. Ludzie nie są nierozumni, tylko zagubieni. A ja, w przeciwieństwie do waszych księży, nie każę podporządkowywać się bezmyślnie wszystkiemu, co wymyśli Kościół. My nigdy nie zabijaliśmy za wiarę, jak to jeszcze do niedawna czynili katolicy. Nie każe nikomu zwierzać się księdzu, kimkolwiek on jest, z największych sekretów, bo Kościół wymyślił coś tak poniżającego, jak spowiedź: Jeśli już koniecznie chcesz nazywać istotę najwyższą Bogiem, to wiedz, że jestem przekonana, że Bóg istnieje, ale nie wymaga oddawania mu czci niczym zakompleksiony władca, a już z pewnością nie napisał tak okrutnej książki jak Biblia, niezależnie od tego, czyimi rękami. W żadnej książce uważanej za świętą nie spotkałam tylu okrucieństw, co w Starym Testamencie. Wszystko oczywiście w imię wiary. Janti dostrzegła niepokój w spojrzeniu Adama. Szybko zorientowała się, że narzuciła zbyt szybkie tempo, więc swoim zwyczajem uśmiechnęła się ciepło, starając się uspokoić Kniewicza. Istota najwyższa z samej definicji jest doskonała i z pewnością nigdy nie posłużyłaby się zbrodnią w obronie własnej czci. Ton, jakim teraz mówiła, był niewątpliwie mniej stanowczy niż kilkadziesiąt sekund wcześniej. Ale postacie takie jak Chrystus czy Mahomet istniały naprawdę. Byli to niezwykli ludzie i być może bliscy doskonałości, jednak zawsze tylko ludzie. Na tym obrazie grają rolę symbolu spirali czasu. Uważamy, że przepływ czasu przypomina nieskończoną spiralę. Wszystko krąży i się powtarza. Nasz nauczyciel nazywał to cyklem. Taki cykl trwa określoną liczbę lat, po czym wszystko zaczyna się od nowa. Ci ludzie uznawani we własnych kulturach za bogów są symbolami swoich czasów. Natomiast nasza dzisiejsza rozmowa powtórzy się za wiele tysięcy lat, tak jak to już wielokrotnie się działo. To jest właśnie spirala czasu jak na tym obrazie wszystko się zaczyna, trwa, kończy i od nowa zaczyna, trwa, kończy i tak w nieskończoność. Niezwykłe. Westchnął Adam. Kiedy to miało początek i kiedy się skończy? Nigdy. To właśnie podstawowy błąd i słabość wszystkich religii. Zakładają one, że Bóg stworzył świat, a to nieprawda. Świat istniał zawsze, podobnie jak Bóg. Nigdy go nie stworzono i nigdy się nie skończy. Będzie się tylko w nieskończoność powtarzał. Najprawdopodobniej każdy powtarzający się cykl kończy nasze samo zniszczenie. Być może to katastrofa lub coś, z czego jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, a później. Wszystko od początku. Tę wieczną wędrówkę charakteryzuje stały ruch. Materia krąży i przybiera wciąż nowe postacie. Dusze wędrują z ciał do ciał, rozliczając się przy okazji ze swoich osiągnięć i porażek. To tak zwane prawo karmy, czyli podstawowe prawo mówiące, że po pierwsze niczego nie ma bez przyczyny, a po drugie, cokolwiek zrobimy, kiedyś poniesiemy tego konsekwencje najczęściej już w następnym wcieleniu. Jeśli w tym jestem mordercą, w kolejnym najpewniej zostanę zamordowana. To oczywiście uproszczenie, ale dotyczy każdej najdrobniejszej rzeczy. Niepotrzebna jest komukolwiek spowiedź, bo i tak kiedyś każdy odpowie za swoje grzechy. Jeśli teraz na coś choruję, to być może dlatego, że jako ktoś inny wiele lat temu coś nabroiłem? Mówiłam, że jesteś zdolnym uczniem. Janti się uśmiechnęła. Kniewicz słuchał jej i czuł się jak Harry Potter właśnie przeniesiony do krainy czarów. Brzmiało to jak piękna, może nawet mądra bajka opowiedziana z przekonaniem i wyczuciem, a w dodatku proponująca żywe w niej uczestnictwo. Wszystko, co go tu otaczało, było niezwykłe, tajemnicze i jak mu się wydawało właśnie piękne. Mógł tak słuchać jej w nieskończoność i wyobrażać sobie ów ukryty wymiar, zagubioną gdzieś dawno temu prawdę, o której mówiła ta niezwykła, mądra idealistka. Nie potrafił jednak traktować tych słów inaczej niż tylko jako marzenia kogoś, kto chciałby lepszego świata i bardzo za nim tęskni. Uważał się za katolika i tego, co tu usłyszał, nie mógł traktować inaczej niż jako jeszcze jedną ciekawą, ale raczej niezbyt praktyczną filozofię. Nienarodzone dzieci, ofiary wojen, rak, AIDS wszystko ma swoją przyczynę i wytłumaczenie powiedział wolno, przyglądając się jeszcze raz trzeciemu obrazowi. Tak. Rozmyślnie umieściłaś mnie w tym pokoju? Chciałaś, żeby zaintrygowały mnie te obrazy? Nie. Zanim się pojawiłeś, ten pokój służył do spotkań z początkującymi studentami i dlatego wiszą tu te obrazy. Nie mogliśmy przewidzieć, że któregoś dnia przywiozą nam tu rannego mężczyznę. Czy ultra też się kiedyś tutaj od was uczyła? Można tak powiedzieć. Trafiła do nas jak wszyscy, przez znajomą. Znajoma jest do dzisiaj, ale ultra nie potrafiła zostać. Wolała naprawiać zepsuty świat w inny sposób. Być może nie pochwala mi jej metod, ale wierzę, że chce dobrze i kocham ją. Zdziwiłbyś się, kto już siedział na twoim miejscu. Tylko mi nie mów, że cała watacha tych wilków od ultry. No, może nie cała, ale szefa i kilku innych miałam okazję poznać. Żartujesz. Tym razem nie. Czego tu szukają? Tego, co każdy. Odpowiedzi, leku na własne lęki. Jeśli ktoś na co dzień zmuszony jest stosować przemoc, a nawet zabijać, tak jak ultra, musi od czasu do czasu zajrzeć w głąb siebie. Opowiedz mi o niej. Nie żartuj. O nikim nie można po prostu opowiedzieć. Janty uśmiechnęła się, kręcąc głową. No dobrze, poznałam ją niedługo po tym, jak pomogła pewnej duszyczce opuścić kostium. Była rzeczywiście w dość kiepskim stanie i nie zdawała sobie nawet sprawy z tego, że w ten sposób wypełniła prawo karmy. Nie chciała tego, ale taki był akurat układ. Nie zabiła nikogo dla zysku, z zemsty czy innej niskiej pobudki. Zabiła, ponieważ gdyby nie zrobiła tego, on zabiłby ją, a czynił to już wielokrotnie. Gdy kogoś mordujesz, nawet jeśli jest to zwierzę, narażasz się na najcięższy grzech i najokrutniejszą karmę. Jeśli jednak zabijasz, aby ratować życie swoje lub innych niewinnych osób, po prostu jesteś wykonawcą prawa karmy. Tego nie da się dobrowolnie interpretować. Każdy, kto zabił, w głębi serca czuje, dlaczego to zrobił, a przeznaczenie jest nieomylne. Zrozumiała to? Spytała Adam zadowolony, że Janti rozmawia z nim na temat ultry. Chyba tak, choć trudno jej się było z tym pogodzić. Wpada tu bardzo często, nie tylko z takimi gośćmi jak ty. Doskonale medytuje i jest niezwykłą duszą. Zresztą kultura wschodu nie jest jej obca. Trenowała kung fu, a później kickboxing, niemal od dzieciństwa. Dziadek ją do tego namówił. Któregoś dnia poszedł z nią na wejście smoka z brusem Lee i złapała bakcyla. To, co robi, robi z przekonania i poczucia sprawiedliwości. Nie z jakiejś zemsty, czy dlatego, że miała trudne dzieciństwo. Wychowała się w dość szczęśliwej rodzinie, w której raczej niczego jej nie brakowało. Jest zamężna? Ma jakiegoś chłopaka? Adam nieśmiało spojrzał na Janti. Przeginasz? Uśmiechnęła się. Ale odpowiem ci. Nigdy nie wyszła za mąż i z tego co wiem, nie jest z nikim związana. Po pierwsze, nie ma na to czasu, po drugie, ciężko znaleźć mężczyznę, który by jej zaimponował, choć być może nie miała do tej pory szczęścia. Zwykle trafiała na napuszonych samców, próbujących zaimponować jej mięśniami i tak zwaną twardą męskością, co tylko wzbudzało jej śmiech. Ona potrzebuje kogoś uczciwego, ciekawego, czułego i otwartego, kto nie udaje kogoś, kim nie jest. Najzwyczajniej w świecie, szczerego i prawdziwego. Bianti uśmiechnęła się czule do dziennikarza. Żartujesz sobie ze mnie? Mruknął Kniewicz, udając obrażonego. Musisz mi wybaczyć. Nigdy nikogo nie miała, ciągnął z uporem. Oczywiście, że miała, ale po ostatnim razie chyba na pewien czas dała sobie spokój. Facet okazał się damskim bokserem. Ultra przypadkiem poznała jego byłą żonę. Bił tę kobietę tak, że ślady ma do dzisiaj. Kiedyś połamał jej palce i do dziś biedaczka ma kłopoty z pisaniem. Gdy ultra powiedziała mu o tym, stwierdził, że się zmienił i już nigdy taki nie będzie. Ale oczywiście lekko mijał się z prawdą. Niestety, któregoś dnia, kiedy Ultra wróciła później z akcji, oskarżył ją o zdradę i mocno uderzył w twarz. U. Sprawa go tak, że przeleżał trzy tygodnie w szpitalu. Nie wiedział, gdzie ona pracuje? Oczywiście, że nie. Mówiła mu, że jest pielęgniarką. Dostała nawet z agencji fartuch, czepek i kilka gadżetów. Nie za mocno mu oddała? Nie skończyłoby się to aż tak źle, ale cóż. Nie potrafił znieść faktu, że oddała mu kobieta i to boleśnie. Sięgnął więc po nóż i to był bardzo duży błąd. Spotkała go jeszcze kiedyś? Próbował się na niej zemścić. Zebrał nawet w tym celu kilku kolegów, ale wtedy pułkownik Kręc, szef Ultry, stwierdził, że to może zaszkodzić agencji i wysłał dwóch ludzi, którzy złożyli mu propozycję nie do odrzucenia. Podobno spotkanie trwało tylko kilka minut. Niemal natychmiast facet wyjechał z miasta i nigdy się już nie pojawił. Adam nie mógł powstrzymać śmiechu. Janti, czy ty znasz jej prawdziwe imię? Znam. Ale ona go nie znosi i kiedyś obiecała mi, że nikomu nie powiem. To dzieci nada. Sam ją spytaj. A teraz powiedz, czy chcesz, żebym jutro coś jej od ciebie przekazała? Nic specjalnego. Powiedz, że jestem już zdrowy i że możemy działać dalej. Może lepiej, niech ona zajmie się działaniem. Wiesz co myślę? Już najwyższy czas, żeby mordercy Marty poznali prawo karmy. Może jednak raczej pomedytujemy. Tymczasem czemu nie?